No hej wam, cześć. Idziemy na kolejny spacer. Fela już nie może się doczekać, tak? Proszę, Fela. Dzisiaj już... Co tam, Szarik? Dzisiaj już nie trzeba okupu płacić dla Szarika. Szarik już jest grzeczny i w ogóle. Także dzisiaj już sobie idziemy elegancko razem, tak? No tak. Grzeczny piesek. No, parę ostatnich dni tak stopniowo. Dobry pies. Grzeczny, tak, tak, Szarik. Stopniowo przyzwyczailiśmy Felę i Szarika. O, wczoraj już był taki dzień, gdzie no wiadomo, tam kontroluję, ale już tak z daleka, nie muszę chodzić ciągle z nimi. Także oni sobie razem, że tak powiem, działają, biegają po podwórku i tak dalej. Czasami jak Szarik za szybko na przykład do niej podejdzie, no to ona tak zapisknie trochę i odbiega, nie? Ale zaraz wraca. No wiadomo, dobrze, że czuję, że tak powiem, respekt. Wie Fela, kto rządzi na podwórku. Też ostatnio jak Fela dostała w lisie prezent, no to też Szarik dostał takie paski fajne, także też oczywiście były prezenty dla Szarika. Proszę. No, poleciał sobie zjeść. Fela, chodź. Chodź, nie przeszkadzaj mu w jedzeniu. Felka. No, wiadomo, z jedzeniem trzeba uważać, ale też już Szarik inaczej reaguje. Bo no, jedzenie, wiadomo, zazdrosny może być. Dobrze, ty dostałeś, to teraz Fela dostanie. Proszę, chrupeczek. I co, Szarik, powiesz? Jak tam dzisiaj humorek? No, widzę, że dobry humorek. O, tu też powiedzmy, mamy taki, nazwijmy to plac zabaw dla Feli. Lubi sobie tutaj wchodzić w te palety. Tam oczywiście posprawdzałem, czy nie ma żadnych wystających gwoździ, czy innych tematów. No, oczywiście podziękowania dla kuzyna, który właśnie tych palet mi przywiózł ostatnio. Też mnie akurat nie było w domu, także sam je musiał u siebie wrzucić i potem tu jeszcze zrzucić, także no, dzięki wielkie. Dobra, co, pójdziemy do ogródka jeszcze. Teraz już możemy iść razem, więc nie ma problemu. Felka, chodź. Szarik. O, najłatwiej, żeby Fela szła z nami, no to po prostu Szarika zawołać i ona leci za nim. No co, Fela? Schowałaś się za grzyby? Co tam robi za tym grzybolem? O, tak... Fela... Coraz, że tak powiem, bardziej się do niego przekonuje. No, Szarik, usikałeś kwiatki nieładnie, ale przeżyją. O, on też lubi po wysikaniu zrobić to takie, jakby to powiedzieć, drapanie nogami, czy jak to tam się nazywa. I no, Fela z początku się tego bardzo bała, ale teraz już jest w porządku. Się przyzwyczaiła trochę. Nie, tam Fela nie wchodzi. Wczoraj też dużo padało, także Fela się wczoraj nie wylatała. Ale dzisiaj... No, może też jest trochę mokro jeszcze. Na pewno trzeba będzie ją wytrzeć, jak wróci do domu, no ale musi się wybiegać wreszcie. Dobry pies, tak. Dobry Szarik.
Grzeczny szarik, tak. Grzeczny, tak. Masz chrupaczka, bo jesteś grzecznym psem. Proszę. Dziękuję. No tak, zostałeś. Także nie, wydaje mi się, że wszystko... Ojejku, ale się pomoczyło. Wiadomo. Wszystko myślę jest na dobrej drodze. Fela dobrze reaguje na niego. On już na nią też. Ojejku, jest mokra. No ale wiem, no można było później na ten spacer iść, ale... No i Feli nie ma. A nie, tam jest. Ale no wczoraj bardzo mało była na dworze, no bo dosyć mocno u nas padało. No, Szarik, czemu kita nie chodzi? Dobry pies. Kitę opuszczaj i anten nie ustawiaj do przodu. Grzeczny bądź. Dobra. No, także tak to co? Tak to teraz wygląda. Z Szarikiem i Felą. Sobie, że tak powiem. No, można powiedzieć, że sobie luzem biegają razem i nie ma tam problemu. No, grzecznie, Szarik. Grzecznie, tak. Dobrze. Mądry pies. I co, Fela? Co powiesz? Co powiesz, Felka? Jesteś mokra cała. No, wyschniesz. Także teraz już nie ma problemu, Fela chce wyjść z domu, no to wychodzi, obojętnie czy Szarik jest na podwórku, czy go nie ma. No, kura już chciała wejść oczywiście do ogródka. Także sobie sierściuchy żyją całkiem fajnie teraz razem. Szarik grzecznie. No. On też tak nie wie czasami jak zareagować, jak ona podchodzi. Też próbowała go parę razy chapnąć. Na przykład w nogę albo w ogon. I on też tak reaguje, że... co się dzieje? Nie wie, co się dzieje. I co? Ciebie to trzeba pilnować, bo to będzie zaraz cała brudna. Dobra, no co? Myślę, że na tyle dzisiaj. My oczywiście będziemy jeszcze długo na dworku. Fela się musi wybiegać. Tak? To co? Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. I na razie. Chodź, Fela, tu jeszcze na koniec. Chodź.